Fortepian Steinway & Sons należał do Władysława Szpilmana przez całe jego życie. Stał w domu przy ulicy Gimnastycznej w Warszawie i stanowił serce tej przestrzeni. Władysław Szpilman codziennie ćwiczył na nim, komponował oraz odbywał próby z kwintetem warszawskim. Jest to model M, medium, czyli wielkość średnia i dokładnie mierzy 170 cm. Został wyprodukowany w Hamburgu w 1940 roku. Tutaj widzimy numer fabryczny 300 593 i według katalogu fabrycznego Stanleya jest to 1940 rok. Tutaj jest M, medium, czyli model tego fortepianu. Dzisiaj ma 80 lat i jak na ten wiek jest w bardzo dobrym stanie. Bardzo piękny, ciepły, nośny dźwięk. Jak na tą długość jest to rzadko spotykane. Z wyjątkiem jednej struny basowej zerwanej, która jest w tej chwili nowa wstawiona, wszystkie elementy są oryginalne. Jest to widoczne właśnie na młoteczkach, które mają takie wycięte już zagłębienia od strun. Widać, że był intensywnie eksploatowany, ale jest jeszcze w pełni sprawny. Ten Steinway, ten okaz akurat jest jednym z lepszych instrumentów Steinwaya w ogóle historycznie, dlatego że został zbudowany w okolicach 1939–1940 roku. W tym okresie rezerwy drewna w fabryce Steinwaya były 50-letnie i im starsze, im dłużej leżakowane drewno potrzebne do budowy fortepianu, szczególnie jego strojnicy, tym instrument dłużej zachowuje strój i ma lepszą jakość. Później w 1942 do 1944 roku zbombardowano fabrykę Steinwaya kilkakrotnie i rezerwy drewna spłonęły. Stąd wiadomo, że instrumenty Steinwaya powojenne nie miały tego dźwięku i tej klasy, jak właśnie ten instrument. No, ten fortepian oczywiście kojarzył mi się z całym dzieciństwem. Nawet teraz, jak mieszkam w hotelu i tam grają muzykę Chopina, od rana słychać ją, czuję się, jakbym schodził w domu na dół i słyszał ojca ćwiczącego na fortepianie. No i wchodziłem do pokoju, ponieważ byłem małym dzieckiem oczywiście i mama była w pracy jako lekarz, no to zajmowałem się sam sobą, a dużą część czasu spędzałem pod fortepianem, gdy ojciec ćwiczył. Tam miałem swoje kryjówki, chowałem cukierki, różnego rodzaju ważne rzeczy i przedmioty. Nawet teraz, jak przynosiliśmy ten fortepian do Desy, zastanawiałem się, czy jeszcze coś z tamtych czasów odnajdę.